Cześć, tu Madzie, witajcie w kolejnym odcinku z serii Symulatora Księdza. Ja sobie, słuchajcie, pobiegałam po okolicy. Dużo, co prawda, nie osiągnęłam, bo tylko dwa graffiti udało mi się umyć. Pobiłam kilka diabłów, wiadomo. No i słuchajcie, znalazłam o taki fajny młot. Jeszcze go nie wypróbowałam, ale udajemy się teraz do kryjówki satanistów, więc wydaje mi się, że tutaj ten młot będziemy mogli w końcu użyć. Znalazłam też, słuchajcie, graffiti, ale na dachu. Nie mam pojęcia, jak się do niego dostać. Nie wiem, z czasem może mi się to uda. Dobrze, jesteśmy tu. Tutaj już myśmy kiedyś byli. Tak. Zamknięty na amend. Może właściciel stodoły będzie coś wiedział. Dobrze, wejdź do środka, zaraz. Poczekaj sekundę, bo ja chcę tutaj się właśnie rozejrzeć, czy tutaj nie ma jakiegoś graffiti, bo tak de facto ostatni raz, jak tutaj byliśmy, to ja się nawet nie przyglądałam. Dobra, stodoła czysta. O, macie, jest na dachu. Jak ja na ten dach mam się dostać? Czy ja kiedyś dostanę jakiś, nie wiem, plecaczek z odrzutem, że będę mogła wyskakiwać na te dachy, czy jak? No bo tam ewidentnie graffiti jest. Co to w ogóle jest? Też bym to chciała ubić. No nic, dobra, wchodzimy do środka, nie będę tutaj na razie kombinować. Dzień dobry. A co tu się kupuje? Więc to prawda. Diabolina, królowa zła i występku w Sandeville. Być może wygrała pierwsze starcie, ale teraz posiadam najpotężniejszą z supermocy. Pragnienie zemsty. Ma szczęście, że muszę wracać do Nietoshopa. Ja bym tak bardzo Nietoshopa chciała, wiecie? Serio, dostałam... kole z whisky. No nic, to mamy się udać. Jeszcze patrzę, czy... tutaj coś tam coś jest, patrzcie. O! Sobie zebrałam, nie wiem, do czego to mi potrzebne. O! Gotóweczka, jak najbardziej. Czy coś tu jeszcze dla mnie jest? Fajna figureczka. Aha, tam będzie krzyż do obrócenia, okej. Tutaj nic chyba nie ma. Czy ja się tu mogę dostać? Zniszcz komputer. Dobrze, zaraz. Ja tu jeszcze patrzę, co tu dają. Którędy tu można przeliść? Otwórz. Komputer jest. Są jakieś o, tu rytuały były. Dobrze, krzyż. Tak, krucyfikacja. No, zniszczone. Poprawione. Obczaj niebieską rękawicę. Co z moją niebieską rękawicą? Ona się ma bardzo dobrze. Obczaj niebieską rękawicę. Tu... tu krzyże jakieś. Coś działa? Nie działa, prądu chyba nie macie. Gdzie jest... o, tu mamy pałkę jeszcze, jakbyśmy chcieli, tak na dobrą sprawę. Czy my chcemy kolejną pałkę? A wezmę sobie, jak dają, to sobie wezmę, prawda? Dobrze, teraz tak. Tutaj już nic. Gdzie jest ta moja niebieska rękawica? Ja niebieską rękawicę na dłoni, to na pewno. O, tu jeszcze jeden. Nie, napraw. Dobrze. Czy ja mam wyjść? Nie, dalej niebieska rękawica jest tu, więc tutaj coś po prostu musiałam pominąć. Czy ta niebieska rękawica, nie wiem. To chodzi... nie, no to jest kostka do tego. Szkoda, że tego kija nie mogę wziąć. To chyba przez przypadek roztegowałam. Mogę to... mogę to zniszczyć, dobra. A to też mogę zniszczyć? Bo ja szukam, nad czym polega obczaj niebieską rękawicę. Bo ja jej tu szukam w tym momencie. Uszczypnijcie mnie. To jest rękawica telekinezy. Nigdy nie potrafiłem z niej korzystać, ale teraz mam kostium cudotwórcy. Na chuj mi klucz do stodoły. No, w sumie teraz to sobie poradzimy. Nie, bo tutaj był znacznik, nie? Ja nie wiedziałam, gdzie on tak na dobrą sprawę szukać. Dobra, bierzemy tą rękawiczkę. Jakiego dzyndzla teraz ma. Naciśnij, by chwycić.
Naciśnij, by puścić, naciśnij, by ponownie strzelić. Dobra, amen. Ja jakoś to oprzejmę. Za pomocą rzuć czymś słup, by spowodować zwarcie. No to zdecydowanie już na zewnątrz. Rozumiem, że w ten słup. Muszę rzucić czymś, tak? Płotem? I to miało być F, prawda? Upuść przedmiot. To jest upuść. To jeszcze bardziej niszczy. Aha, tak to działa. O, dzień dobry. Ho, ho, to twardy zawodnik. Zwykłe ciosy nie robią na nim wrażenia. Rzucę w niego przedmiotami za pomocą telekinezy, aby zadać mu obrażenia. Amen, dobra. Czekaj, kamień chciałam wziąć. Czekaj sekundę. Myślisz, że... Nie tym. Daj tu. No weź, bo mnie tu przeszkadzasz. Chcę wziąć tą telekinezę moją. Mogę tym wielkim? Nie mogę. Dlaczego? No to faktycznie na nim nie robi wrażenia. No nie idzie. Czemu nie mogę podnieść tego? Dobra, mam. O, dostał. Dobrze, czy tu coś mamy? O, tu jeszcze jakieś parę fajnych rzeczków będzie do niego. Tylko, że my oberwaliśmy srogo. Wiem, że mam mało zdrowia. Jak się leczy zdrowie w piekielnym tutaj czorcie, niebycie, czy cokolwiek. O, piłką chcesz? Dostał piłką. Widły! Oj, chyba oberwaliśmy, ale widły mi się podobają. Ja te widły chcę. No co powiesz, że ja nie mogę tu widłoma? Mogę widłoma, ja chcę bardzo te widły. O, koszyk chcę. Dobra, oberwał koszykiem. Pralką na przykład. Dobra, ta już chyba nieużyteczna beczka. No to chował trochę życia ma, gdzie on jest? Dobra, tu. No tak średnio obrywa, muszę przyznać. O, krzesełkiem, chodź. Muszę lepiej celować, dobra. Beczka. Beczka urwało, chodź. O! Dobra, pralko będę w ciebie rzucać. Stołem! No teraz oberwałeś, nie oszukuj. On powinien, jak obrywa, oddalać się. Mam takie wrażenie. O, sianem! Nie trafiłam. O, widzę te! Do ubicia. Do umycia właściwie, nie ubicia. Ja go ubiłam. Graffiti. Aż tam chyba trafiłam w niego. Dawaj ten. I chyba po nim. Co tu dużo gadać? Wpierdolił mi, bo wziął ten pojedynek zbyt serio. Tam. Następnym razem zrobię z nim to, co Mel Gibson z Jezusem. Nawiązanie do pasji. Dobra, gdzie te moje... Mam widły, patrzcie. A czy ja mogę... Nie, bo ja chciałam zobaczyć... informacje... O. Praca, knockout, to... chciałam zobaczyć te moje widły, o. I są widły. Obrażenia 25, 35 ten młot, pałka 25, rękawica 50, dobra. Więc wychodzi na to, że na razie młot mamy najlepszy, to niech będzie młot. Dobrze, to chciałam umyć. Żadnych mi tu, o. Dobra, jeszcze coś? Ja muszę z tobą porozmawiać, tak? Dobra, zaraz. Patrzę, czy coś nowego mi się tu nie urodziło, ale chyba nie. Dobra, pogadajmy, stary. Co w ciebie wstąpiło? Nie wiem! Jestem zły! Dlaczego mnie zaatakowałeś? Odejdź! Potrzebujemy szatanistycznych totemów,
żebym mógł wrócić do piekła. Ja ich nie mam! Szataniści wszystkie zabrali! Nie to wszystko jebie! Biblia kłamie! Mm-hmm. O, rozmowa z Nostradamusem, no pięknie. I w sumie oni gdzieś... Co ty tu robisz w środku w stodole? Co tu się od Janie pawliło? Dziękuję za ratunek, szlachetny rycerzu. Zapraszam do mojej kanciapy na wzgórzu. Mam u ciebie dług. Umiesz przywracać klątwy? Nie, ale wiem, gdzie znajdziesz szatanistyczne totemy. No okej, dzięki. Odbierz telefon. Matko, gdzie tu jest telefon? Tam bym chciała się dostać, to umyć. Nie, serio, odbierz telefon, muszę do kościoła wrócić? Chociaż jak biegałam tutaj po drodze, słuchajcie, widziałam budki z tym. Co wy tam kombinujecie? Budki telefoniczne. Dobra, pójdę. Myślałam, że tam coś jest. Tutaj być może jest budka telefoniczna, zaraz zobaczymy. Nie, to jest kapliczka, okej. W sumie do kościoła mam blisko, to idę do kościoła to odebrać, ale budki telefoniczne na zewnątrz wiem, że są. Mogę się pobawić? Mogę. Dobra, Jeszcze ja. Znowu mi krzyż obrócili. Dobra, tu jest telefon, nie muszę wchodzić do kościoła. Co tam, ojcze proboszczu? Sytuacja? Srak, twój kościelny oszalał i nie ma już totemów. Bez totemów jesteśmy w dupie. No bo co? Jestem chrześcijanistycznym kapłanem. Zwalczam moce piekielne, nie potrafię ich przywracać. Takimi sprawami zajmuje się okultysta, nie egzorcysta. Jedyną osobą, która zna się na ezoteryce, jest nasz grabarz Mortimer. I? Cheer? Mortimer jest łasy na kiczowaty merch, więc kupił ode mnie szatanistyczny totem. I? No i go opętało. I? I teraz, żeby go odopętało, potrzebuję innego szatanistycznego totemu. Uratowałem takiego typa z żabią mordą. Może on coś wie. Ma u mnie dług. Oj nie. Wampirze, posłuchaj mnie uważnie. Nie zadawaj się z tym śliskim. Robię co chcę, kiedy chcę. Okej. Dobra, czyli znowu do Nostradamusa idziemy. Francuski łącznik, okej. Aha, czyli tam niedaleko. Może po drodze jakie coś do umycia się trafi. No to... A! Tymi schodkami chodziłam tam chyba nawet na górę. No właśnie, tutaj nie zaglądałam, czy coś tu można umyć. A zaiste można, widzicie? Dobra, praca społeczna wbita. O, to mnie dziwi. Co to z tym ja mogę zrobić? Nie, tego akurat nie chciałam iść. Fajne jest to miotanie, podoba mi się. Dobrze, idziemy tu schodkami. Właśnie nie wiem, czy tutaj byłam. Byłam w jakimś barze przez chwilę. Możliwe, że to tu. A ludźmi mogę miotać? Nie. A co ja mogę z nim zrobić? Dobra, spadaj pan. Tak, zaiste byłam tu. Zaiste byłam tu w tym jazgocie. Witaj. Czy co? Możesz mnie puścić? O, chwila ciszy. Nie ma tańców! Co tam? No cześć, fajnie, że wpadłeś. Nazywam się Nostradamus. Chłopie, co ty tu masz za skarby? Cokolwiek da się połknąć, wciągnąć albo wstrzyknąć. He. I tak bez recepty. I tak kupują tylko alkohol. Tu jest Polska. A co chodziło ze stodołą? Co tam robiliście ty i kościelny? Ja miałem tylko dostarczyć towar, ale wpadłem w zasadzkę. Mogłem przewidzieć, że skoro ktoś coś ode mnie chce kupić, to musi chodzić o zasadzkę. Zresztą przewidziałem, tylko źle. I pewnie jesteście niewinni. Diabolina uwięziła nas, żeby przetestować promieniowalówkę. Ja mam hełm, więc nic mi się nie stało, ale Hohorowi to reszty odjebało. Potraktowała go promieniowaniem 666. Będzie używać go do wzmacniania szatanistów. Obiecałeś mi coś. Najpierw prezent. Mam taki święty krzyż. Dostałem go od nieodżałowanego kardynała Kremowy. Mnie nie będzie potrzebny, ale z twoimi umiejętnościami. Daj znać, czy działa. No rozumiesz, że to. Pokaż. Całkiem niezłe. Jeszcze to pałka z tyłu interesuje. Dobra. Oj, chyba będzie bitka. Dobra, mam drugi poziom. Co mi ten poziom drugi daje, że ja się dowiem?
O, tutaj mogę sobie ten, aha, tutaj sobie tym przełączamy, to ma 15, zasięg 4 metry, okej. Okay. Co ja chciałam? Kodeks Swojedzi Kościelna Piwnica, klucz mamy. Chciałam tu, drugi poziom. No ale tutaj sobie na razie nic nie mogę dodawać. No dobra. Możemy porę dnia zmienić, a co to mi da? Że też się tak dowiem. Tu mamy telewizję. Tutaj znowu można coś kupić, zdzierstwo jedno. No dobra, zamień porę dnia. I co mi to da? Nie możesz tego zrobić. To nie, łaski bez. Dobra. Gdzie jest twój lud? To dobrze, że bolało, sama się napatoczyłaś. Dobra, ja ją mogę chyba tym ogłuszać w jakimś stopniu. Aż za swoje. Aż ten ubiłam. Dobra, a gdzie trzeci? Był tu jeszcze taki trzeci jeden. No właśnie, wiem, że był trzeci sto... A, tu jesteś! Gdzie jest twój Bóg? A tak można! Dobra, miotać. Ty, nie uciekaj! Gdzie ty ze strzelbą? Odej mi tą strzelbę, wiesz? Ja ci dam wojsko zaraz! Dobra. Między oczy, pięknie. Dobra, idziemy do Nostradamusa. Patrzę, czy on faktycznie tak się nazywa, czy ja tu coś pomyliłam. Patrzę, czy tu nie ma tych. Jakieś graffiti. Ale nie widzę, żeby były. Dobra. Czyli mogę iść do baru. Przechodziłam koło niego, muzykę słyszałam. Nie wiedziałam, że on tutaj siedzi. Działa. Święty Krzyż nie robi mi krzywdy. Mało tego, ja nim władam. Podobnie jak rękawicą telekinezy. Większość cech, z którymi się rodzimy, jest to dupy potłuc. Jedyna naprawdę istotna zdolność to umienie dostosowywania się do okoliczności. Podziękuj, torpedo. Pozbawił cię demonicznych cech, ale wzbogacił o święte. Na stałe. Nie wiem tego. To co z ciebie za prorok? No, chujowy. Takich rzeczy nie umiem przewidzieć i pozostałe przewiduję błędnie. Straciłeś wampiryczne właściwości na dobre i na złe. Nie możesz ratać i pić krwi. Ale jeść czosnek i spać na kanapie to jak najbardziej. Jednak wolę niewidzialność i nadludzką siłę. Do tego potrzebuję totemu. Gdzie go znajdę? Dobra, ja to chcę. Diabolina kazała szatanistom zgromadzić wszystkie totemy torpedo. Skurwysyny plądrują wieś. Nostramadus zdradził mi ich kryjówkę. Dobrze, ale pałkę też sobie zabiorę. Tak, z tobą chyba już więcej nic nie tego. Odzyskaj ze stodoły części do urządzenia. Dobra, to idziemy. A chodźmy na skućki, może nic nam się tędy nie stanie. Dobra. Zawsze to parę metrów bliżej i szybciej, prawda? Czy ja tu mogę zajrzeć? O! Widzicie, mamy kolejne do pozmywania. Pięknie. Jeszcze... O! I drugie. Tutaj właśnie z tymi graffiti to jest takie łażenie straszliwe, ale to nic. Ja chcę jeszcze, puść mnie. O! Jedna miejscóweczka i trzy od razu, bardzo dobrze. Kolejne zmyte, coś tu jeszcze gdzieś mi upaskudziliście. Z tej strony chyba nie. Tu. Spotowe i twarde. O czym wy rozmawiacie? To mnie bardzo interesuje. I kto tam w środku jest? O! Gdzie jest twój Bóg? Sio! Dobra. Idź jeden z drugim stąd. Gdzie jest twój Bóg? Ile ty będziesz żyć? No. Dobrze ci. Dobra, i po was. Teraz tak, tu mogę sobie umyć. Z tamtej strony też widziałam jeszcze coś do mycia. A, z tej strony czysto, ale tu gdzieś coś widziałam chyba. Mi się może wydawało. Mogę tu wejść? Mogę, patrzcie. Tu ktoś był i coś gadał.
O, węgiel, dobra. To dużo warte. Być może uda mi się to jakoś sprzedać. Dobrze, ja jeszcze sobie ten dom okręcę. Nie, tutaj już chyba nic więcej nie ma. Mogę wliść? Mogę. Zobaczymy, co tam dadzą. Nie masz klucza, a to ja jeszcze klucz specjalny potrzebuję. Dobra, dzięki. Dobra, was tu pobiłam. Idę, gdzie miałam iść, to jest o tam. Też jakoś na skuśki będzie szybciej. Tam znowu stoją te czorty. Chyba jakieś mnie nawet ścigają w tym momencie. Ale tak, dotarłam, gdzie miałam dotrzeć, o. Oj, 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 ile was tu dzisiaj jest? Patrzcie, jaka zgraja. A czy ja nie mogę się przyłączyć, nie wiem, na rękawice na przykład? Oni to przynajmniej wiecie, na rękawicy to... A! Trzy mioty i nie ma. A rękawica mi się naładowała, więc tylko korzystać. Dobra, ekskomunikę zrobiliśmy. Tutaj jeszcze ten... Jeszcze tu był jakiś. O, łazi. Chodź. Jeszcze trzech. Ej, ty dostajesz tam już po raz trzeci. No, a ty już też powinieneś nie żyć. Dobra, nie żyją. Ma boleć, bardzo dobrze. Okej, tutaj trzeba będzie już... O, może widłami troszkę też się powalczymy. Co tam na górze jest? O, a to kiedy mi namalowaliście? A tylko muszę latać i sprzątać wiecznie po was. Tam pomalowane coś. Jak ja mam tam na górę się dostać? Muszę sobie... Może jakoś doskoczyć. A to? To temu nie znalazłem. Tylko jakieś metal tazo. Lepiej, żebym się nie przyzwyczajał. Bo jak coś zaczynam zbierać, to muszę mieć całą kolekcję. Prawie jak ja. Ej, co mnie tu tepłeś? Ja chciałam tak, tu... Tu. Słyszę, że telefon do ojca dzwoni. Tam jest jeszcze, widzicie? Muszę się tam jakoś, będę musiała dostać. Czy tu jeszcze coś jest? Tam mogę, powinnam się dostać tu umyć, bo stąd to pewnie nie umyję, prawda? No pewnie, że nie. Dobra, gdzie to dzwoni? Ja słyszę, że dzwoni, tylko nie wiem, w którym kościele. Tutaj, dobra. Odbieraj, co tam ojciec proboszcz powie. Nie zadawaj się z Nostramadusem. To zły człowiek. Śledzisz mnie? Przyglądam ci się uważnie, w końcu jesteśmy wspólnikami, a ludziom się to podoba. Ta, co mówią? Podobno wyśmienicie spowiadasz. Splendor cię wyprzedza. Umiem też w telekinezę i święte krzyże. Ale może być jeszcze lepiej. Na razie skup się na spowiedzi. Masz tylko dwa kodeksy, a ludzie lubią pogrzeszyć. To kto im broni? Nikt im nie broni, ale nie mają zasad, które mogliby łamać. Znajdź pozostałe dwa kodeksy. No bo wiesz, pamiętasz schemat Dioboliny? Mam tego więcej. Dobra, znowu do Żabola idziemy. Jeszcze patrzę, czy ja tutaj mogę wejść. O, dzień dobry. Ja mam wrażenie, że one się z czasem pojawiają. O, mogłam tu wejść. Czy to są jakieś fajne rzeczki dla mnie? Okej. Okay. Nie blokuje drzwi, to nieprawda. Patrzę, co tu jest. Tak jakby gustownie dość. Czemu ja wchodzę i się wszystko przewraca? To nie moja wina. Mogę lotówkę otworzyć? Nie. To nie łaski bez. Nie, nic tutaj nie ma takiego, co ja bym mogła tutaj zrobić, tak jak widzę. Nawet nie mam krzyży do obracania. Coś na górze może? Pilot znalazłam. Tu? O! To bardzo chciałam. Dobra, nowy schemat mamy. Bardzo dobrze. Fajnie, że można tak te domki przeszukiwać sobie. Patrzcie, wchodzimy o, tak o trochę na bezczela. Tutaj, tamto przeszukamy. Może coś dostaniemy. Nic nie ma, jakieś dziwnie ustawione.
Dobra, to wychodzimy stąd i idziemy do Nostradamusa. No, możesz zejść z tych schodów? Co ci się porobiło? Dobra, jesteśmy. No i co, talerze mam rzucać? O, jeszcze piwniczka. A z piwnicy tu nie było takiego przejścia ładnego na drugą stronę? O, patrzcie, drugi młot, bardzo dobrze. Węgiel trzyma, no bogactwo w piwnicy. Tutaj mamy, o. Złotóweczki leżą. Serio, w takim miejscu do pozmywania. Dobra. Czy tu coś jest? O, jeszcze więcej hajsików. Bardzo dobrze. Dobra, wyłażę już z tego domu, bo... Tędy było, tędy. Bo chcę jeszcze dzisiaj, zanim odcinek skończę, z Nostradamusem pogadać teraz pytanie dnia, którędy tu się wychodziło. Jeszcze jakiś pokój z komputerem. Nie ma tu w ogóle krzyży do obracania. No nic, dobrze, tu jest kuchnia, ja gdzieś tędy. O, mam wyjście. Do Nostradamusa tamtędy, może jakoś na skuśki nam się uda. Ojej, to są kolejni ci. Ja ich może ominę, bo ja z tej tojka nie chcę korzystać. Ty się do mnie może nie przyczepią. Nie chcę na razie z nimi walczyć, walki z nimi są lekko oporne. Bardziej tutaj cała ta historia jest ciekawa. Co tutaj się wydarza, dlaczego i po co. Tutaj chyba koło tego budynku też była, mi się wydaje, ale to nie jest stodoła. Aha, to ja z tego domu wylazłam? Nic, dobra, idę tędy, co mnie prowadzą, będzie mi prościej. Jak ja zaraz zacznę robić znowu skuśki, to zamiast mniej życie, to się całkowicie zagubię. Tak, tak, idź na kremówki. No, siema. Podobno jesteś niebezpieczny i mam się z tobą nie zadawać. Gadaj z proboszczem? Nie jestem niebezpieczny, tylko znienawidzony. Nie Mortimer mnie to reluje, bo skupiłem od niego całą żółć, ale jej też nie chcą ćpać. A jednak mnie przed tobą przestrzegają. Nie dlatego, że mógłbym ci zrobić krzywdę, to oni chcą zrobić krzywdę mnie. Być może zasłużyłem. A może dlatego, że robisz ludzi w chuja, fałszywy proroku? Nie znalazłem to temu, tylko jakiś fidget spinner. To słońce od Wichajstra. Co? Posłał mnie w konkretne miejsce. Rzekomo po totem. Zamiast totemu znalazłem przypinkę z koronawirusem. I przypadkowo okazuje się, że właśnie takiej złotej przypinki potrzebował. To nie jest przypinka. To nie jest przypinka. No nie jest. Nie jest. Nie. To co to jest? To jest część odwichajstra do zmiany pory dnia. A, to co się chciałam tym bawić. To jest część odwichajstra do zmiany pory dnia. A może do zmiany dupy? No sprawdź sobie. Dobra, to ja jeszcze sobie sprawdzę, bo mnie to naprawdę ciekawi, no. Do chuja psa. Ale ten czas zapierdala. Zmiana pory dnia. Urządzenie to pozwala zmieniać porę dnia. Zmiana pory dnia powoduje ponowne pojawienie się wszystkich pokonanych we wsi satanistów. Nie! Czekajcie, telefon jest... Nie, tego nie chcę. Tu jest telefon. Masz totemy? Nie. A ty? Nie. Ech. Trzeba będzie ten egzorcyzm przeprowadzić w inny sposób. Porozmawiaj z Melisą, naszą wielską czarodziejką. Ona to ogarnie. A może sam z nią pogadaj, błękitny bajerancie? Nie, ja mam na głowie papieża. Wierz mi, papieże to znacznie groźniejsze istoty niż wykastrowane wampiry. Załatwiam transport relikwii. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale bez klątwy też jestem cholernie niebezpieczny. O, zauważyłem. Naprawiłeś Nostradamusowi zabawkę. Jesteśmy w ciemnej dupie. Powinieneś być mi wdzięczny. Przyniosłem wam światło.
Zabawki Nostramadusa i w ogóle Nostramadus to wrzody na zdrowym organizmie Sandeville. To przez nie wszyscy jesteśmy popierdoleni. Karty tarota, magiczne kule, wróżby andrzejkowe, ta żabia pokraka miesza ezoterykę z rzeczywistością jak whisky z kolą, a ty dostarczyłeś jej urządzenie do zmiany pory dnia. A to oznacza jedno, mamy mniej czasu na odopętanie opętanych. Przejebane. Dobra, ale słuchajcie, do Melisy, to my pójdziemy w kolejnym odcinku. Ja jeszcze chcę tylko sobie sprawdzić tutaj... praca społeczna. O, 24.12 dzisiaj nabiliśmy. Odzyskaj pozostałe kodeksy spowiedzi. To też muszę poszukać. Dobrze, kochani, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka i widzimy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się, no i cześć. A my zaczynamy imprezę.